Okej, jesteśmy właśnie na strefie Duma, na PGA 2019. Chłopaki, właśnie graliście. Jakie są wasze wrażenia? Świetne, grafika jest świetna. Przede wszystkim ta sama mięsista rozgrywka, co w każdym Dumie. Według mnie gra jest bardzo dobra, potrafi wzbudzić emocje w graczu. Gierka naprawdę genialnie wyważona, bronie soczyście rozgniatają, dosłownie można powiedzieć, wrogów. No rozwałka totalna, pełno różnych broni, których można używać, pełno modyfikacji do tych broni. Te tak zwane glory killsy, dzięki którym można zabijać wrogów i zdobywać się z nich życie, pancerz, amunicję i tak dalej. Bardzo dużo skakania, latania. Jest jeszcze szybsza niż poprzedniczka, bo no, trzeba przyznać, że zwłaszcza ten system takiego jakby parkouru, oj, to będzie trzeba na tym trochę potrenować, bo no ciężkie. Bardzo intensywnie, chwila postoju i dosłownie człowiek ginie. Tempo zostało znacznie bardziej podwyższone i bym powiedział, że jest znacznie trudniejsze od 2016 roku, już nawet na normalu. A jaki element Ci się najbardziej podobał? Najbardziej chyba nadal glory killsy. Myślę, że najbardziej podobała mi się strzelba z hakiem, która pozwoliła się przyciągać i zwiększało to jeszcze bardziej dynamikę skakania i latania po całej mapie. Myślę, że grafika i sam system specjalnych ataków w broni. Też wybór broni i strzelanie z tej broni bardzo fajnie, tak płynnie szło, fajnie. Także tak naprawdę niczego nie brakuje. Tyle można powiedzieć na temat tej gry i żadnych, po prostu gra idealna według mnie. W Duma ogółem gram od maleńkości, więc nie zawiodłem się i z niecierpliwością czekam, bo no, jest na co czekać zdecydowanie.